Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, trzy. Hejka, z tej strony abplayer.pl. Witajcie w kolejnym odcinku z najgorszej podróży. Jaj. Tak, co tutaj jest? Tablica jakaś. No, podaj tu. No, szybciej, Aplir, dawaj. To jeden z robotów służących do blokowania dróg. W tym mieście, gdzie ulice przypominają plastry sera, można je spotkać dosłownie na każdym kroku. Na obudowie znajduje się mały panel sterujący. Na wyświetlaczu widnieje numer 3018. Aha. Co można zrobić? Aha, 3018. Okej, dobra, to też zapamiętać, tak? Dobra. No, lecimy dalej, co tam? Na tabliczce widnieje napis Calavera Crossing MCW. Numer identyfikacyjny ulicy to 0092. Sieć T-Rex. Goście są świetnym dowodem na to, że dzisiaj liczy się tylko brutalna siła reklamy. Co teraz? A, na początek lecimy. Policji, szybko! Tam, zadanie specjalne. Tak, zmienimy się w agentkę, taką tajną agentkę. Aha. Dobra. Aha, dobra. Mówi Lucina Calley z miejsca katastrofy promu, który rozbił się o kilka metrów od posterunku policji. Okazuje się, że technologia znowu zawiodła. W stercie powyginanego metalu, którą Państwo widzicie za moimi plecami, roboty medyczne wciąż szukają ciał ponad 100 ludzi, którzy zginęli dzisiaj w tej katastrofie. Czy można było jej uniknąć? Kilka godzin temu prom z kolonistami na pokładzie, należący do linii lotniczych Nowy Wspaniały Świat, wystartował do Metro Tower. Chwilę po starcie doszło do awarii silnika. Prom spadł niespodziewanie na ulicę, niszcząc doszczętnie 3 auta i zabijając 9 niewinnych przechodniów oraz 2 niedoszłych złodziei samochodów. Co było powodem tej tragedii? Dotychczas nie pojawiły się żadne oficjalne komunikaty w tej sprawie, więc możemy tylko snuć przypuszczenia. Czy pilot był pijany? Czy może był pod wpływem amatinu? A może wniósł na pokład bombę? A może producent promu, firma Monster Limited, chciała zaoszczędzić na częściach i zakupiła je w nielegalnej fabryce w Chinach? Prawda jest taka, że mogła to być każda z powyższych przyczyn. Bez względu na to, kto jest odpowiedzialny i jaka kara zostanie mu wymierzona, nie przywróci to życia tym zmasakrowanym ciałom. Teresa Roseman, matka trojga dzieci, nie będzie cieszyć się szczęściem przy boku swojego męża. Strat nie da się przeliczyć na pieniądze. Ogromne kwoty odszkodowania mogą tylko przytłumić ból. Nigdy jednak nie usuną go raz na zawsze. Traumę po takiej tragedii mogłaby usunąć tylko niezwykle droga operacja mózgu lub zmiana osobowości za pomocą odpowiedniej kuracji farmakologicznej. Nie policzono jeszcze ofiar. Szacuje się, że identyfikacja zmasakrowanych ciał, które są teraz po kawałku wyciągane z wraku promu 709, potrwa do późnych godzin nocnych. Czy władze miasta wyciągną z tej katastrofy jakieś wnioski? Prawdopodobnie nie. Jeśli latasz promem, wiesz, co cię może spotkać. Lucina Calley, wiadomości metro. Jak mi poszło? A jaka była oglądalność? 5 milionów? Tylko tyle? Kurwa, ogląda nas mniej ludzi niż wyspę Gilligana. Co jest, Gregory? Dlaczego nie... Dobra, dobra, nie mam zamiaru tego słuchać. To ty powiedziałeś, że to nam zwiększy oglądalność. Powinna była zostać przy teleturniejach. Jezu! Dobra, i się pani wkurzyła, pani reporterka. Dobra, tracimy do tego posterunku, tak? Dobra. I witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży, dobra. Jak się spodoba wam odcinek, to zostawcie komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Tak. I pozdrawiam was, emiplayerka.pl. Trzymajcie się i hej. Dobra, musimy pogadać z panem policjantem. To policjant. Pilnuje wejścia. Pan policjant, czy pan coś hej! Innego? A. Jak można dostać się na posterunek? O, to jest pytanie. Co, proszę? Wejść albo nie wejść. O, to jest pytanie. Dobry Boże, następny świr. O, nie jestem żadnym świrem. Jestem aktorem.
Tak, jestem najokrutniejszą z żyjących. To chyba Szekspir, nie? Te teksty? Szekspir? Nie wiem. Romeo i Julia, czy coś tam? Chyba ta, dobra. Jesteś aktorem czy policjantem? I tym, moja droga. Jestem aktorem, ale w następnym filmie mam grać funkcjonariusza policji. To będzie Szalony Gliniarz 2. Mam w nim grać głównego kolegę bohatera. Chyba widziałam pierwszą część. Co za dno? Zgadzam się, ale druga część będzie miała pewien... Którego brakowało oryginałowi. To znaczy więcej przemocy i seksu, a mniej fabuły. No właśnie. Dlaczego wciąż chodzisz tam i z powrotem? Ćwiczę piękną sztukę bycia policjantem. To raczej wygląda, jakbyś ćwiczył rolę. O cholera, a już myślałem, że robię postępy. Może gdybyś spróbował być mniej sztywny? Masz rację, ale ten przeklęty egzoszkielet, przez niego nie potrafię wczuć się w swoją postać. Więc przygotowujesz się do swojej następnej roli? Nie mylisz się, szlachetna dziewico. Zostałem przydzielony do policji, aby uchwycić kwintesencję pracy w służbie jej wysokości.